Drodzy Państwo, witamy serdecznie na konferencji prasowej przed meczem 7 kolejki PKO Bank Polski Ekstraklasy, w którym to zespół FKS Stali Mielec zmierzy się z Lechem Poznań, a wraz z nami trener naszej drużyny pan Kamil Kiereś. Dzień dobry panie trenerze. Dzień dobry. Mecz z Lechem będzie 50. trenera w biało-niebieskich barwach. Tak, bo te liczby się ostatnio nakładają, 150. mecz w Ekstraklasie, teraz 50. mecz w Stali Mielec. No tak jak mówiłem, dni budują kolejne liczby, także to się dzieje sukcesywnie z dnia na dzień. Nie jest łatwo też pracując w klubach dobijać do takich liczb. Udało mi się na przykład w Górniku Łęczna czy w GKS-ie Bełchatów przekroczyć granicę 100 spotkań, także no, trzeba też z dnia na dzień pracować, by te kolejne mecze miały swoją wartość. Który z tych 50 ulubiony? Znaczy nie mam jednego ulubionego meczu, ale tak jak pamięcią mocno sięgam, to na pewno wyjazdowe spotkanie z Legią Warszawa, mecz wygrany 3-1 ze względu na taki znakomity w tamtym momencie kontratak drużyny. Na pewno mecz z Zagłębiem Lubin wygrany 4-2 przed własną publicznością ze względu na atak pozycyjny, bo to było coś, co na pewno, na czym pracowaliśmy i co odpowiadało temu, co mam w głowie, to co moglibyśmy grać, a na pewno takim jeszcze meczem wygrana z Puszczą Niepołomice na inaugurację wiosny, mecz pełen dramaturgii, wygrany w końcówce w doliczonym czasie 2-1. Też był mecz taki pierwszy po obozie w Hiszpanii, który no, pokazał to, nad czym pracowaliśmy. To się wyodrębniło w tym spotkaniu i to było właśnie takie, to co pamiętałem najbardziej. Ale pamiętam też inne wątki, ale te były największe. Okay. Przejdźmy, trenerze, do pytań od dziennikarzy w pierwszej kolejności. Maciej Dycowski, Niemiec, Polskiej Ligi. Panie trenerze, jak wygląda sytuacja kadrowa? Kiedy do gry będą gotowi Piotr Wlazło oraz Aleks Cetnar? Sytuacja kadrowa w tej chwili jest taka, można powiedzieć, pozytywna, bo ci zawodnicy, którzy jakiś czas temu wracali po kontuzjach, już przeszli taki okres wprowadzania, już tacy zawodnicy jak właśnie Christian Gietlinger dwukrotnie już wchodził z ławki. Myślę, że to już jest czas na to, że można rozpatrywać właśnie tych zawodników niedawno kontuzjowanych pod kątem doboru do pierwszej jedenastki. Piotrek Wlazło, Aleks Cetnar, no jeszcze to chwilę potrwa. Są jakieś takie optymistyczne rokowania, że ci zawodnicy gdzieś w okresie teraz przerwy na reprezentację dołączą do zespołu. Paweł Skorp, Sportowa Planeta. Panie trenerze, jakie nastroje panują w zespole po ostatniej porażce z Koroną Kielce? Znaczy, no wiadomo, że inne nastroje panują w dniu, kiedy rozgrywaliśmy to spotkanie, też kiedy to było dzień po meczu, a teraz, kiedy jesteśmy dzisiaj dzień przed kolejnym spotkaniem, na pewno po samym meczu czuliśmy niedosyt i ogromne rozczarowanie ze względu na to, że potrafiliśmy w tym meczu doprowadzić do wyrównania i kiedy wyrównaliśmy, mieliśmy momenty i sytuacje na to, żeby podwyższyć, a tak naprawdę dostaliśmy głupią bramkę, która no spowodowała, że ten niedosyt, rozczarowanie był bardzo duży. Tak jak zawsze mówię, w życiu przeszłości już nie zmienisz. Jeżeli coś możesz, to możesz wyciągnąć wnioski, możesz złapać większą świadomość. Myślę, że ten mecz nam pokazał to, że ta bramka, jaką straciliśmy, to myślę, że to jest brak konsekwencji takiej w takim momencie, gdzie jest wybita piłka, kiedy to nie jest taki fragment, powiedzmy, do tego, gdzie to jest jakiś, nie wiem, atak pozycyjny czy kontratak, tylko no, taki moment walki o piłkę. Tego nam na pewno w końcówce zabrakło. Zamknęliśmy ten temat. Wczoraj mieliśmy odprawę poświęconą naszej drużynie, naszej mentalności, naszej świadomości, też taktyce i dzisiaj też miała już przygotowanie bezpośrednie do meczu z Lechem pod kątem analizy, odprawy, ale też treningu taktycznego. Także no mamy już emocje meczu. Rola sportowca polega na tym, żeby się podnieść i po prostu iść do przodu i zdobywać to, co jest cenne, czyli wygrywać. Adrian Kowalczyk, 442. Panie trenerze, na jednej z konferencji powiedział pan, że ze wszystkich zawodników najlepiej na treningach wygląda Łukasz Wolsztyński. Nie przekłada się to jednak na zdobycze bramkowe w lidze. Co więc decyduje o tym, że to właśnie on, a nie Rawe Asajak, rozpoczyna mecz w wyjściowym składzie i czy w meczu z Lechem może nastąpić rotacja na tej pozycji? Jeżeli mówimy o tym systemie, w którym teraz zafunkcjonowaliśmy już drugie spotkanie, ustawienie 3-5-2 z dwoma napastnikami, to jest taka sytuacja, że tak naprawdę już mówiłem, że pierwsze pomysły o tym ustawieniu gdzieś były w głowie pod koniec już rundy wiosennej, gdzie tam próbowaliśmy to w treningach i spróbowaliśmy w drugiej połowie meczu z ŁKS-em, gdzie
gdzie bramkę strzelił Łukasz Wolsztyński, ale też końcówka meczu w Zabrzu, gdzie przegrywając 1-0 w końcówce Wolsztyński tą bramkę zdobył. Także w jakim stopniu to Łukasz i profil Łukasza spowodował, że zaczęliśmy myśleć o tym ustawieniu. W jakim stopniu też teraz przed Piastem zaczęliśmy nad tym pracować, skoro to powstało na bazie właśnie doświadczeń z Łukaszem, dlatego w tym kierunku poszliśmy. Rawa jest takim zawodnikiem, który wchodzi do zespołu, który też jakby poznaje specyfikę, rywalizuje, także w jakim stopniu, no tutaj bym tego jakoś nie rozdrabniał na jakieś takie, nie wiem, szerokie tłumaczenie, bo jesteśmy krótko w tym ustawieniu, raptem niecałe 2 tygodnie. Wygraliśmy mecz z Piastem, mieliśmy tam dobre zmiany w tym spotkaniu, zdecydowałem się na kontynuację i też na zmiany w tym meczu z Koroną. Te zmiany były pozytywne, bo one pozwoliły nam odrobić straty, stworzyliśmy kolejne sytuacje, ale niestety zakończyło się to negatywnie, bo jak powiedziałem wcześniej, straciliśmy bramkę, także mamy też doświadczenia 2 kolejnych spotkań, mamy też kolejne spotkanie. Na pewno Rawę w kontekście tego spotkania jest też rozpatrywany pod kątem pierwszego składu, ale jeszcze decyzje ostateczne nie zapadły. Także te 2 mecze na pewno poszerzyły mój wachlarz wyboru do tego, że wybieram z 3, a nie z 2 napastników. Bartłomiej Płonka, Przegląd Sportowy. Trener Marek Papszun na jednej ze swoich wypowiedzi poinformował o możliwości awaryjnego ściągnięcia z wypożyczenia bramkarza. Czy mógłby mówić na ten temat o Jakubie Mądrzyku i czy Raków ma taką możliwość? Po pierwsze, jeżeli zawodnicy przychodzą do naszego klubu i mówimy o kontraktach między klubem a zawodnikiem albo w momencie wypożyczenia mówimy o zapisach między klubami, są to zapisy poufne, także tutaj tego nie będę komentował. Kuba Mądrzyk pracuje z nami, przygotowuje się do meczu z Lechem i tak to zakończę tą wypowiedź. Maciej Dytowski, Niemiec Polskiej Ligi. Do pana zespołu dołączył Karol Dybowski. Czy w tym momencie może trener stwierdzić, że pozycja bramkarza jest w pełni zabezpieczona do końca sezonu? Tak, jest w pełni zabezpieczona, dlatego że klub musi posiadać przynajmniej 3 bramkarzy. W naszym ujęciu jest to jak gdyby grupa często 4-osobowa, 3 bramkarzy, z czego 3 bramkarz jest tym, który w razie kontuzji, w razie choroby jest tym 2 bramkarzem, także to zabezpiecza nas na ewentualność tego, byśmy nie byli do meczu z 1 bramkarzem. Także no jest to na pewno zawodnik doświadczony, który grał już ograny w pierwszej lidze, też miał swoje momenty w Piaście Gliwice, także myślę, że pozytywna taka postać i na pewno tutaj obsada bramki, rywalizacja i zabezpieczenie będzie na dobrym poziomie. Łukasz Kołtuniak prosto z autu. Panie trenerze, chciałbym zapytać o transfer Petrosa Bagalianisa. Jak scharakteryzuje pan tego zawodnika i czy będzie on gotowy do gry już w piątkowym meczu? No jest to zawodnik, który no trafił jak gdyby w młodym wieku do Olympiakosu Pireus. Tam debiutował, tam grał też w sezonach mistrzowskich. Wiadomo, że jest to duży klub. Później w jakimś ujęciu był na wypożyczeniach w innych klubach ekstraklasowych Grecji. Teraz jego status jak gdyby nie był aż tak mocny jak kiedyś. Dlatego z tych zawodników, których rozpatrywaliśmy, on był jak gdyby w jakimś stopniu dla nas dostępny. Jest to na pewno obrońca, który jest w stanie rywalizować pod kątem półprawego stopera tutaj z Bertem Esselinkiem. Jest to taki obrońca, który moim zdaniem jest mocny na piłce, przy wyprowadzeniu, przy budowaniu. Też jego jak gdyby gabaryty bardziej są takie pod kątem szybkościowym, także tu też dla nas to było ważne, ale w jakim stopniu, jeżeli chodzi o to, czy to jest zawodnik w tej chwili dla nas pod kątem meczu, nie, dlatego że to jest zawodnik, który ostatni mecz rozegrał jak gdyby 3 miesiące temu, który tylko opierał ostatni czas o treningi. Z nami jest w treningach dopiero 2 dni. Ze względu na to, że mamy wąską kadrę, znajdzie się w tej kadrze meczowej jutrzejszej na mecz z Lechem Poznań, ale bardziej w takiej formule, żeby się zapoznać jakby z atmosferą i jest to element prowadzenia jak gdyby do zespołu. To nie jest zawodnik jeszcze gotowy do gry. Na pewno ta przerwa na reprezentację, gdzie gramy dopiero ze Śląskiem w poniedziałek po 2 tygodniach, jest to duża przestrzeń plus sparing do tego, żeby zawodnika motorycznie przygotować, poznać, to żeby zawodnik poznał też zespół i system gry. Ten czas dopiero będzie do wykorzystania.
Bartłomiej Płonka, Przegląd Sportowy. W mediach pojawia się informacja o Pana ewentualnym przejęciu prowadzenia zespołu Arki Gdynia. Czy kontaktował się z trenerem Pan Nikitowicz, pełniący funkcję dyrektora sportowego Arki, którego bardzo dobrze trener zna? Jestem trenerem zatrudnionym w Stali Mielec w Ekstraklasie. Ekstraklasa to jest najwyższy poziom rozgrywkowy. Jestem zobowiązany kontraktem też do tego, że mam wypełniać jak gdyby swoje zobowiązania profesjonalnie i jestem profesjonalistą, na tym się skupiam, na swoich zadaniach. Moim celem jest być w Ekstraklasie i pracować w Ekstraklasie. Łukasz Guźda, Podkarpacie Live. Biorąc pod uwagę, że Lech Poznań jest liderem tabeli, czy planuje Pan wprowadzić jakieś zmiany w taktyce, czy też ustawieniu zespołu? No, Lech Poznań na pewno z perspektywy ostatniego spotkania ligowego z Pogonią Szczecin zagrał, można powiedzieć, fantastyczne spotkanie. Najlepsze spotkanie w tym sezonie. Spotkanie, które transportowało ich na pozycję lidera. Drużyna bardzo widoczna, szczególnie w pierwszej połowie w ataku pozycyjnym, gdzie mając na uwadze, że grała z Pogonią Szczecin, która kolejkę wcześniej zagrała z kolei bardzo dobry mecz z Widzewem, no tutaj dominacja Lecha była ogromna. Bardzo dobrze sobie radzili z atakiem pozycyjnym, wprowadzali piłki do bazy drugiej, bardzo szybko atakowali plecy właśnie obrony Pogoni Szczecin do tej bazy trzeciej. Też wykorzystywali szeroko ustawionych wahadłowych, bo też trzeba wiedzieć, że ich system w grze pozycyjnej z ustawienia wejściowego 4-2-3-1 zmienia się w układ jak gdyby z wahadłowymi i też Iszak, który też nie wychodzi po grę, ale też gra na pozycji takiej, powiedzmy, wkleja się w linię obrony i często gra na pograniczu spalonego, także to było naprawdę imponujące. Też bardzo mocny kontrapressing po stracie piłki, ale też Lech, kiedy Pogoń grała w dziesiątkę i też musiał być tak cierpliwy i zorganizowany i też jak gdyby powiedzmy czujny, bo też były momenty, że musieli grając w przewadze schodzić nawet niżej po piłkę do obrony, to wyprowadzali kontry, którymi jak gdyby spowodowali, że wygrali z Pogonią Szczecin. Także drużyna dobrze zorganizowana, drużyna dobrze w tej chwili poukładana, strzelająca bramki, bardzo mało bramek traci, także mecz z liderem będzie to mecz bardzo wymagający, ale też powiedziałem, że Ekstraklasa nasza ma to do tego, że każdy mecz ma inną historię, tak jak nie wiem, na Lechu Poznań przyjeżdżała Pogoń Szczecin, która tydzień wcześniej zagrała fantastyczne zawody z Widzewem, tydzień później na Lechu Pogoń nie istniała, także w jakim stopniu no, my się skupiamy na tym, co będzie jutro na boisku. Chcemy tak zawsze walczyć o pełną pulę. Już nieraz udowodniliśmy, że graliśmy z tymi mocnymi przeciwnikami i nie zawsze, ale często udawało się urywać punkty, a momentami wygrywać takie spotkania. Jeszcze drugie pytanie od Łukasza. Jak ocenia Pan dotychczasową grę Lecha w tym sezonie i które elementy i gry są dla Was największym wyzwaniem? Na pewno bardziej bym skierował to wszystko na moment ostatniego spotkania, no bo jeżeli jest tam powiedzmy jakaś tam praca zakrojona i ten czas, który spędzili powiedzmy teraz u progu tego sezonu, gdzie było 6 kolejek, na pewno nad nami mają większą przewagę, że mają bardzo dużą stabilizację składu, małą rotację w pierwszym składzie i to powoduje, że te automatyzmy są jak gdyby większe, zależność jest większa. Jeżeli dokładają do tego konsekwencje i jakość, no to mają w tej chwili dobry wynik. No myślę, że ten atak pozycyjny drużyny Lecha jest bardzo taki znamienny i tutaj trzeba na pewno się dobrze przeciwko niemu w defensywie ustawić, nie tylko pod kątem ustawienia, ale bardziej myślę też pod kątem gry jakby pressingowej, takiej, gdzie będziemy mogli to neutralizować, ale też piłki odbierać, ale też mimo, że ta drużyna gra pozycyjnie, nie lekceważyłbym ich momentów kontrataku, bo mają też dynamicznych zawodników, którzy są w stanie doskonale wykorzystać przestrzenie. No na pewno analiza pokazuje, że mimo ich doskonałości w ostatnim meczu, no też patrząc na poprzednie spotkania, można dostrzec takie rzeczy, które pokazują, tak jak o każdej drużynie, żadna drużyna nie jest do końca idealna, także też są rzeczy, gdzie można jakby Lecha zaatakować i spróbować zdobyć bramki. Też te nasze dwa ostatnie mecze, gdzie odblokowaliśmy strzelanie bramek, bo mieliśmy wcześniej w tym kłopoty, zmiana ustawienia spowodowało to, że te bramki możemy zdobywać i liczymy na to, że w tym razem te bramki zdobędziemy, ale tak jak z Piastem nie stracimy i zapunktujemy, wygramy mecz. I jeszcze pytanie od naszych kibiców. Czym się kieruje Pan trener w doborze składu?
codziennością, pracą, oceną. Też nie zawsze wszyscy wiedzą, co tak naprawdę jest od środka, kto jest kontuzjowany, kto jest po kontuzji, czy ktoś jest już gotowy, niegotowy. Często to jest intuicja, którą się kieruje, ale mówię, ta intuicja też podąża jak gdyby rytmem tego, co na co dzień czuję, co widzę, nad czym pracuję. Oczywiście jeżeli chodzi o wystawianie składu, no to przede wszystkim ja za to odpowiadam jednoosobowo i to są moje wybory. Zawsze te oceny z zewnątrz mogą być różne, każdy inaczej by gdzieś tam skład wystawiał. Myślę, że jeżeli mamy odcinek, nie wiem, 50 spotkań, no to myślę, że jeżeli chodzi o te kwestie, gdzie nikt nie jest idealny, powiedzmy w 90% myślę, że te wybory były właściwe, w 10% zawsze można dyskutować, ale to jest normalne, nikt nie jest pozbawiony jakichś tam, powiedzmy, jakichś takich sytuacji, że ja też po meczu czasami nie do końca jestem zadowolony, ale czasami no, życie bieżące weryfikuje wybory, ale mówię, wybory są przemyślane, takie, nad którymi pracuję cały tydzień. Co według trenera jest główną przyczyną słabego startu w tym sezonie? Ja teraz nie chcę tutaj, już mówiłem przed meczem z Piastem, że nie chcę teraz tego rozgraniczać, bo jest tak duża wielowątkowość tej sytuacji, że tak naprawdę spowodowałoby to, że ja bym szukał w tym alibi. Nie chcę szukać alibi, jestem profesjonalistą, wiem na czym to polega, odpowiadam za tą drużynę. Nieraz w trudnych momentach tej drużynie byłem w stanie jak gdyby jako trener pomóc, ale też nie jednoosobowo mam do tego sztab, też za tym wszystkim musi pójść drużyna. Także są takie rzeczy, nad którymi trzeba na bieżąco szukać jakiejś takiej korekty, rozwiązań, w problemach są rozwiązania. Niedawno, niecałe 2 tygodnie temu pokazaliśmy w trudnym momencie, że to nad czym pracowaliśmy, zmiana ustawienia, zmiana profilu gry, właśnie w meczu z Piastem wystąpiła przede wszystkim bardzo duża konsekwencja. Myślę, że tak jak teraz w meczu z Koroną, bo też to był taki mecz, gdzie wyrównując mogliśmy zdobyć bramkę zwycięską, czy nawet przy wyniku 0-0 też mieliśmy swoje momenty, ale właśnie tak jak tutaj w meczu z Piastem odbudowaliśmy bardzo dużą konsekwencję w organizacji gry, w odpowiedzialności zawodników i to się przełożyło na konkrety ofensywno-defensywne. Tutaj mimo pozytywnych momentów, niestety wynik jest negatywny ze względu na brak takiej konsekwencji. Myślę, że jakbym bardziej nie szukał jakby tych zależności, z czego to wynika, bo tych wątków jest wiele. Nad nimi pracujemy z dnia na dzień, ale też oczekiwałbym właśnie od drużyny tak z Piastem większej konsekwencji, dyscypliny, takiego uporu w grze, dążenia do wygranej, do celu, ale do tego służą takie wszystkie środki, nie tylko kiedy jesteś przy piłce, tylko kiedy jesteś w obronie, kiedy są też momenty do tego, że o piłkę trzeba zawalczyć, ta pazerność, ta zadziorność, ta nieustępliwość musi być duża. Także ja myślę, że drużyna mimo trudnej sytuacji ma dobrą energię i będziemy starali się to wykorzystać. Trenerze, co jest powodem tego, iż przeważnie, jeśli zespół traci bramki, to są one nie po jakichś koronkowych akcjach rywali, a raczej po prostu głupie. Tam przypadkowo ręka, tudzież faul, gdzie indziej odkryta strona do zagrania. Po prostu indywidualne błędy. Jak to wyeliminować? No, to są takie rzeczy, kiedy rok temu na jesieni przegraliśmy 4 spotkania i wtedy no, można nas krytykować za błędy, za to, co się nie udaje. Tylko no, trzeba być jak gdyby, wtedy trzeba wejść w pracę, trzeba wejść w tą codzienność i za tymi 4 porażkami później było 10 spotkań, gdzie zdobyliśmy 20 punktów i potrafiliśmy, ci sami zawodnicy potrafili punktować najlepiej w Ekstraklasie na przełomie 10 spotkań, czyli 2 punkty na mecz. Kiedy rozpoczęliśmy rundę wiosenną, to w 10 pierwszych meczach rundy wiosennej straciliśmy tylko 5 bramek, najmniej w lidze. I to pokazywało przede wszystkim konsekwencje, dyscyplinę, ale też to się wiązało z tym, że ta stabilność składu była bardzo duża, czyli jeżeli jest stabilność składu, to są większe zależności między zawodnikami, większe właśnie czucie jak gdyby takie zawodnika tego, który obok ciebie gra i to powoduje, że jest to jakby taka większa bryła, większy monolit. Myślę, że teraz nie powiem, że tylko przez to, że szukamy innych rozwiązań, że są trochę inne personalia, że są te kontuzje, zawodnicy wracają, to na pewno w tym układzie, jaki teraz mamy, no to przede wszystkim decyduje brak jakiejś takiej konsekwencji, większej odpowiedzialności, większej świadomości, bo ta sytuacja, po której dostaliśmy bramkę na 2-1 z Koroną Kielce,
to mając na uwadze wcześniejszy mecz z Piastem Gliwice, gdzie Piast bardzo dużo transportował piłek od bramkarza na naszą połowę długich, byliśmy na to przygotowani. Wiedzieliśmy, że to jest bardzo silna strona Piasta Gliwice, że Piast będzie starał się za wszelką cenę zbierać tak zwane te piłki drugie. No my Piastowi na tyle przeciwstawiliśmy, że byliśmy bardzo konsekwentni, zorganizowani, nieustępliwi. I takie sytuacje z Piastem w 20 iluś sytuacjach potrafiliśmy zabezpieczyć. Także tu nam brakło jakiejś takiej, mówię, koncentracji, konsekwencji. To są te rzeczy, które muszą wystąpić między zawodnikami w takiej, powiedzmy, relacji funkcjonowania w taktyce. I ta odpowiedzialność na pewno w tym zespole jest, bo z Piastem wystąpiła, także nie jest jeszcze to do końca gdyby wybudowane, bo ten mecz pokazał, że te błędy się powieliły z tych wcześniejszych spotkań, ale mając na uwadze, że z meczu z Piastem było możliwe to do zrobienia, to wierzę w to, że mając na uwadze o tym, o czym rozmawialiśmy teraz w tym tygodniu, że ta świadomość zawodników będzie większa i przełoży się to na punkty i na wygraną. Co z naszymi stałymi fragmentami gry? Często była to broń ratująca nam wynik, od jakiegoś czasu leżymy w tym aspekcie. Stałe fragmenty ćwiczymy systematycznie. To jest też taka rzecz, że był taki moment, że rok temu też na jesieni długo ich nie było, mimo że systematycznie ćwiczyliśmy, nie było bramek, nie było profitów. Później przyszedł taki moment, że tak naprawdę szczególnie wiosną zdobyliśmy, nie wiem, w 12 meczach 7 bramek po stałych fragmentach. To przychodzi taki moment, że wtedy jak gdyby czerpiemy garściami, jeżeli chodzi o ten stały fragment. Teraz mamy taki moment, tak jak inne rzeczy też, które jakby nie do końca nam w pełni funkcjonują. Stały fragment na pewno nie jest takim elementem, który nie funkcjonuje, ale no na pewno nie jesteśmy skuteczni tak wcześniej. Kiedy wcześniej nam nie szło, systematycznie pracowaliśmy, nie zrażaliśmy się tym. Tak samo teraz też konsekwentnie pracujemy i wiemy, że tak w piłce bywa, że są takie cykle, kiedy coś nie wychodzi, ale jeżeli sumiennie pracujesz, to te profity za chwilę będą i tak życie pokazywało, że tak było i tak to powinno za chwilę nastąpić. W związku z tym, że pierwszy zespół gra w piątek, a drugi w sobotę, czy ci piłkarze, którzy nie zagrają w meczu z Lechem, zagrają w sobotę w meczu rezerw z Czarnymi Jasło dla podtrzymania rytmu meczowego? Teraz w jakimś stopniu dwa mecze ostatnie drużyny rezerw staraliśmy się zasilić naszymi zawodnikami. Też zawodnicy dołączając nasi do tego zespołu rezerw, też teraz wiem, że 4 punkty zostały zdobyte. Wczoraj Mateusz Stępień był i na pewno pomógł tam zremisować ten mecz, bo była asysta i była bramka Mateusza Stępnia. Wcześniej ciężko było nam zasilić zespół rezerw ze względu na to, że nasza kadra przez kontuzje i jeszcze braki kadrowe była bardzo wąska i nie byliśmy w stanie jakby zasilać. Teraz też trzeba wiedzieć na uwadze to, że jest taki przepis, że jeżeli ktoś jest w pierwszym zespole i już rozegra naprawdę niedużą liczbę minut, już nie pamiętam jaka to jest dokładna liczba, że większość naszych zawodników pierwszego zespołu już jest zablokowana na grę w rezerwach przez to, że te minuty ugrała. Mówię, 2 ostatnie mecze pomagaliśmy. Jeżeli będzie taka przestrzeń i będzie możliwość, to zawsze będziemy starali się pomóc. Na koniec nie pytanie, a raczej wiadomość. Gramy z Lechem z nożem na gardle, więc tradycyjne słowa wsparcia od fanów Stali z Nowego Jorku. Trzymamy w piątek mocno kciuki za 3 punkty. No tak, teraz to jakiś, też powtarzam o tym, że cyklicznie ktoś odzywa się, powiedzmy, tam za oceanu i stara się przekazać dobrą energię. Ja zawsze mówię, że te słowa kierowane w kierunku naszym, myślę, że to są słowa kierowane ogólnie do środowiska, do kibiców, do zawodników, do trenerów. Jak gdyby to jest ta dobra energia, która zawsze nam tutaj towarzyszyła, która jak gdyby też przekładała się na dobre rezultaty w takich trudnych momentach. Także przyjmujemy tą energię do siebie i idziemy jutro z nią do meczu. I to wszystkie pytania. Dziękujemy bardzo.